260 milionów złotych w ciągu 3 lat. Tyle, proszę Państwa, rząd przeznaczy na leczenie, na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Dzięki tym pieniądzom około 15 tysięcy par będzie miało szansę na własne potomstwo. Tomasz Sutki, witam i zapraszam do rozmowy. Program według planów będzie realizowany od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku. Celem tego programu jest zapewnienie parom dotkniętym niepłodnością równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego. A w studiu witam gości: Anna Krawczak, przewodnicząca Stowarzyszenia Nasz Bocian. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dr Tomasz Rokicki, dyrektor medyczny kliniki InVimed. Witam serdecznie. Witam także internautów, dość liczną grupę. Bardzo nam miło, że są Państwo z nami. Jeśli mają Państwo pytania do naszych ekspertów, to zachęcamy do zadawania ich właśnie w tym okienku czatowym. No dobrze, to zacznijmy od pierwszego pytania, bo pewnie wiele osób sobie je zadaje. Czy refundacja obejmie wszystkich? Tutaj już staraliśmy się na to pytanie trochę wcześniej odpowiedzieć i wydaje nam się, że no niestety nie, ponieważ szacunki, które są dostępne, no możemy przewidywać, że jest to mniej więcej 50% aktualnego jak gdyby zapotrzebowania. Pamiętajmy również, że w tej grupie pacjentów, którzy będą się starali o refundację, będą już leczący się pacjenci, czyli tacy, którzy powiedzmy leczą się jakiś czas, czy mają za sobą nawet pewne próby, jak i nowi pacjenci, więc pewnie na początku możemy się spodziewać dość dużej kumulacji osób, które potencjalnie no, będą starały się przystąpić do tego programu. No i jeśli można, kogo z całą pewnością nie obejmie refundacja, na pewno nie obejmie par, w których kobieta jest po 40 roku życia, na pewno nie obejmie tych par, które korzystają z gamet dawców, zarówno komórek jajowych, jak i plemników i nie obejmie par, które przeszły więcej niż 3 wcześniejsze próby zapłodnienia pozaustrojowego. Czyli to są pary, które niezależnie od tego, czy refundacja będzie, czy nie, bo o tym też będziemy mówić, nie mają co liczyć na refundację, one po prostu nie są objęte niestety tym programem. A jeśli chodzi o zabiegi wspomaganego rozrodu, to czy może, będą to wszystkie zabiegi? Wspomnijmy, że tak ogólnie na pewno jest olbrzymie oczekiwanie wszystkich w tej chwili po tym, co zostało już powiedziane na temat programu, bo pojawiły się konkretne daty, konkretne cyfry nawet, no więc jednak tutaj pacjenci nastawiają się i jest zrozumiałe, że liczą na to, że ten program się rozpocznie. Natomiast może ważne jest to, że istotne jest to, że to w ogóle ten projekt jak gdyby powstał, bo w sumie do tej pory nie mieliśmy nic, natomiast mamy dość konkretną pulę pacjentów i jakieś założenie, jak to długo ma trwać, ile cykli może być wykonanych. Natomiast no wiemy, że jest to bardzo różnie na świecie. Jest to bardzo, bardzo, bardzo powiedzmy nieco odmiennie w wielu krajach i są kraje, gdzie jest jakaś refundacja, powiedzmy części procedury czy niewielkiej ilości cykli do takich państw i krajów, gdzie jest praktycznie całkowicie leczenie finansowane do uzyskania konkretnej liczby dzieci. Pierwsze pytanie od naszych internautów. Pani Moncia 81 pyta, które kliniki będą brały udział w tym programie? To może ja odpowiem, bo jest to coś, czego nie wiemy dotychczas, bo ponieważ do tego momentu poza pewnym zarysem projektu rządowego nie mamy jeszcze żadnych szczegółowych informacji na temat klasyfikacji, akredytacji, przydzielania puli zabiegów, tego nie wiemy. Natomiast to, co jest istotne, w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie, a konkretnie za 2 dni, piątek, w Warszawie będzie spotkanie przedstawicieli wszystkich klinik zainteresowanych przystąpieniem do programu i myślę, że wtedy uzyskamy jakieś, mamy nadzieję, szczegółowsze informacje. Tutaj w tym dokumencie, który mam przed swoimi oczami, program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016, podkreślam, projekt, jest napisane: kwalifikacja do zapłodnienia pozaustrojowego, pary, u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu. Tak. Czyli co, jeśli ktoś będzie chciał wziąć udział w tym programie, to dobrze, żeby już miał tą 12-miesięczną historię. Tak trochę można to rozumieć, chociaż jest to dość ogólne stwierdzenie i sami się zastanawiamy, jak pacjenci będą dokumentować i my fakt odbytego leczenia, czy to będzie dotyczyło tego miejsca, gdzie będzie program, czy może będzie to dotyczyło wielu placówek, gdzie pacjenci się przewinęli jak gdyby poprzez poprzednie lata. Natomiast jak gdyby jest to ważne, żeby zrozumieć, że nie każdy, kto wejdzie do kliniki, natychmiast będzie mógł przystąpić do programu. Oczywiście część pacjentów z tą bezwzględną przyczyną niepłodności, na przykład miedrożnością jajowodów, czy
powiedzmy jakimś skrajnie ciężkim czynnikiem męskim, czy złożoną przyczyną? Prawdopodobnie tak. Natomiast to oznacza, że pacjenci muszą mieć świadomość pewnego ciągu leczenia, tak? Że to nie musi być natychmiast, że to może wymagać wizyt wcześniejszych, jakichś badań, jakiejś diagnostyki, jakiejś terapii i dopiero in vitro. Tak? In vitro nie będzie możliwe natychmiast czasami. Pani Aniu? Tak, chciałam powiedzieć, bo tutaj pan doktor niestety dotknął tego najbardziej przykrego punktu dotyczącego programu. Tak. Mianowicie, no właśnie, nie wiemy, domyślamy się, a w zasadzie nawet nie chodzi tutaj o niewiedzę, co o to, jak ten program jest napisany. Kiedy przeglądamy go, tutaj w ogóle dodam, że zwróciliśmy się jako stowarzyszenie z prośbą o udostępnienie tego programu wszystkim pacjentom. Mamy nadzieję, że tę zgodę otrzymamy. Jeżeli tak się stanie, program będzie dostępny na naszej stronie. Musimy skończyć z czymś takim, że program jest dostępny dla wybrańców. On powinien być dostępny dla wszystkich pacjentów, żeby każdy z nas mógł zobaczyć, co w nim jest. To jest sprawa, która nas dotyczy. Więc kiedy już, mam nadzieję, tak się stanie i wszyscy go zobaczymy, zobaczymy, jak bardzo on jest niedookreślony w wielu punktach. Na przykład streszczenie. Zaczyna się bardzo dobrze. Realizacja programu doprowadzi do poprawy trendów demograficznych i będzie miała korzystny wpływ ekonomiczny. Gdzie są załączniki? Gdzie są algorytmy, które to potwierdzają? Gdzie są tabele? Jeżeli widzę to ja, a jestem konsultantką społeczną, tak, i przedstawicielką organizacji, ale nie jestem lekarzem, to widzą to również wszyscy ci, którzy zajmują się legislacją, którzy nie są przychylni temu projektowi. To są wszystko kwestie, które można w tym programie wyłapać i powiedzieć, no dobrze, ale jest niedoskonały, więc zanim go przyjmiemy, podyskutujmy o nim jeszcze trochę dłużej. Więc proszę Państwa, ja bym bardzo chciała wierzyć, że 1 lipca ten program wejdzie. I jako przedstawicielka Stowarzyszenia Pacjenckiego chcę w to wierzyć, ale coraz mniej w to wierzę jednocześnie, dlatego że do tego projektu można w zasadzie dokładać nieograniczoną ilość uzupełnień, które być może w ogóle będzie taka potrzeba, żeby one powstały, tak? I to będzie też powód odkładania go, a pacjenci czekają. I teraz mój postulat jest taki, mówię w imieniu stowarzyszenia całego zarządu, proszę Państwa, to, czy będziecie czekać z leczeniem, zależy od Państwa, to jest Państwa decyzja, Państwa prawo, żeby ją podjąć. Natomiast zwracam się do tych par, gdzie kobieta jest po 35 roku życia, gdzie jest wyczerpująca się rezerwa jajnikowa na przykład, albo gdzie widzimy, że mężczyzna ma coraz gorszą jakość nasienia i to postępuje. Proszę Państwa, rozważcie, czy macie czas, żeby czekać, czy ten program wejdzie, czy nie. Bo może być tak, że ten program wejdzie nie w lipcu, tylko na przykład w grudniu przyszłego roku, nie tego roku, czy za 2 lata, tak? I refundacja będzie, ale Państwa nie obejmie, bo albo nie będziecie mieć komórek jajowych, albo nie będziecie mieć plemników, albo przekroczycie wiek, który ten program dopuszcza, tak? Więc tutaj trzeba bardzo rozważnie wyważyć, co jest postępowaniem racjonalnym w danej sytuacji. Ja wiem, że dla wielu par ten program jest być albo nie być finansowym, tak? Bo bardzo wielu z nas nie stać na to. Mam tego świadomość, więc rozumiem te pary, które odkładają czas i czekają na ten program, ale naprawdę ten program może być mieczem obosiecznym. Miejmy tego świadomość. Jeśli mają Państwo pytania do naszych ekspertów, do Pani Anny, do Pana Tomasza, bardzo prosimy o ich zadawanie w okienku czatowym pod okienkiem telewizyjnym. No i kolejne pytania. Pani Zuzia 79 pisze. Małżeństwo. Ja 33 lata, mąż 39. Jedno dziecko dzięki ICSI. Jeden nieudany program i kriotransfer. Chcemy rodzeństwa. Czy mamy szansę na podejście do procedury z refundacją? No z programu nie wynika, żeby tej szansy nie było. Na przykład w programie w ogóle nie jest napisane, co z parami, które starają się o kolejne dziecko, dotknęła ich niepłodność wtórna, ale jedno dziecko mają, tak? Więc skoro nie jest napisane, że takie pary będą dyskwalifikowane, no to należy założyć, że... Tak. Prawda? Ja myślę, że jeszcze może warto podkreślić, to jest podejście obecne pacjentów do leczenia się i do odkładania leczenia. Jednak ja osobiście obserwuję, że gro osób mimo wszystko kontynuuje leczenie i przystępuje aktualnie do leczenia. Pacjenci do tego podeszli jak gdyby troszeczkę tak z niepewnością, niejasnością, tak jak zresztą do całej sytuacji z in vitro przed laty, nie odkładają leczenia. I myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo słuszne, ponieważ tak jak mówię, jest wiele niejasności, niepewności i osoby, które przystąpią nawet teraz, wcale nie są pozbawione szansy dalszej refundacji, tak? Mamy w sumie parę miesięcy, więc to nie jest taki długi czas, żeby zupełnie zaniechać terapii w tym momencie. Kolejne pytanie, pani Karolina 23 pisze, proszę Państwa, ile będzie refundacja, to w jakim stopniu i czy kobiety ze wsi mają takie same szanse jak te z dużych miast? No tutaj oczywiście jak gdyby wszyscy jesteśmy równi i wszyscy mogą liczyć na takie same podejście i taką samą szansę na refundację. Tutaj miejsce, gdzie mieszkamy, czy jakiś status nie ma żadnego znaczenia.
w całym tym projekcie. Tak, tutaj jeżeli można już oczywiście konkretami, bo mam przed sobą program, co będzie refundowane? Będzie refundowana część kliniczna i biotechnologiczna, czyli wizyty lekarskie, czytam bezpośrednio z programu, tak? Badanie USG, badanie estradiolu, przepraszam Państwa, badanie progesteronu, punkcja jajników, znieczulenie anestezjologiczne, badanie w kierunku chorób zakaźnych, czyli to wszystko, co się dzieje w podczas przygotowywania pacjentki do procedury in vitro lub in vitro ICSI i część biotechnologiczna, w tym preparatyka nasienia, zapłodnienie IVF ICSI, hodowla zarodków, przeniesienie zarodków, przeniesienie krojokonserwowanych zarodków. Czego nie ma? Leków nie ma na pewno i nie ma kosztów mrożenia zarodków, tak, ale prawda? Jak spojrzę tutaj na tą kwotę końcową, bo to jest podsumowane, to jest 7510 zł, tak, to właściwie można powiedzieć, że pacjent tak naprawdę będzie musiał tylko pokryć koszty leków. Tak, tak. I właściwie większość ośrodków powinna całkowicie tą kwotą pokryć procedury. No może poza jakimiś wyjątkowo rzadkimi kwestiami, ale to nazwijmy to ta suma powinna wystarczyć na procedurę in vitro z całą tutaj. No właśnie, panie doktorze, skoro jesteśmy przy tym temacie, to ja pozwolę sobie zadać pytanie. Proszę bardzo, oczywiście. Jaka to będzie kwota przeznaczona na leki? Jakby pan to średnio... Znaczy, ja na to pytanie, jaki jest koszt procedury, zwykle od dłuższego czasu już odpowiadam, że to jest wydatek około 10 tysięcy złotych. W tym koszt leków to jest kwota około 3 tysięcy. Czyli licząc w ten sposób, ta suma właściwie pacjentowi sfinansuje procedurę. Pozostaje tylko opłacenie leków do stymulacji. Kolejne pytania. Pani Kika albo pan Kika 2811 pyta, od kiedy można składać dokumenty do zakwalifikowania się, i gość Emi, czy możliwa będzie refundacja dla osób, które już korzystały z in vitro bez skutku? Myślę, że z tymi dokumentami musimy jeszcze poczekać, bo naprawdę nie wiemy, nie znamy żadnego terminu, a to dopóki termin jak gdyby kwalifikacji się nie pojawi, to wydaje mi się, że to jest zbyt wcześnie, ale ważne jest to, jeszcze raz podkreślę, że obecnie tymi dokumentami to jest przyjście do kliniki, to jest wejście i przedstawienie swojej dokumentacji, jak gdyby rozpoczęcie jakiejś procedury w tym kierunku, na tym etapie. Czyli warto to już zrobić teraz. Tak, oczywiście. Tak, a jeśli chodzi o to drugie pytanie, program na nie odpowiada. Kryteria wykluczenia stanowią, czyli do programu nie wejdą osoby, które doświadczyły niepowodzenia więcej niż 3 wcześniej przeprowadzonych, w nawiasie przed przystąpieniem do programu, procedur zapłodnienia pozaustrojowego. To nie jest zapisane, ale można chyba domniemywać, że chodzi o pełne programy, czyli stymulacja, punkcja, tak, prawda, tak, a nie program i na przykład 2 kryotransfery. Nie, pełne, cały program. Tak, czyli jeżeli pani, która zadała to pytanie, nie przeszła 3 wcześniej przeprowadzonych procedur zapłodnienia pozaustrojowego, to ma szansę ubiegać się o refundację. Pani Ania pyta, czy refundacja obejmie pary, które muszą skorzystać z komórki dawczyni lub nasienia dawcy, czy obejmie adopcję zarodka? Tutaj ja nie mam do końca pewności w sensie opłaty za wykorzystanie banku nasienia, czy komórkę dawczyni, czy zarodka, bo może to nie, ale na przykład przygotowanie, czy jak gdyby swoją część. Na przykład mamy sytuację taką, że para musi przystąpić do procedury in vitro, bo na przykład są niedrożne jajowody, a przy okazji jest azeospermia i brak plemników, tak? Możliwe, że wtedy para może liczyć na refundację swojej części, czy jakby całej procedury in vitro, natomiast opłaca koszt leków i koszt wykorzystania banku nasienia. No tak byłoby świetnie, gdyby tak było. Na przykład. Ja chciałam powiedzieć, że my jako stowarzyszenie zgłosiliśmy w ogóle tę poprawkę, bo jesteśmy proszeni o opinię do programu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i zwróciliśmy właśnie tam uwagę, że wspieramy całym sercem program, jesteśmy za nim, ale bardzo byśmy prosili w imieniu pacjentów, którzy korzystają z dawstwa komórek jajowych, plemników i zarodków, o włączenie tej grupy, ponieważ ona nie powinna być dyskryminowana. To są tacy sami pacjenci jak wszyscy inni, więc oni również powinni mieć refundowane cykle.